historia pełna wzruszeń, akcji, choreografii, ale przede wszystkim muzyki autorstwa Eltona Johna. Tak w skrócie można opowiedzieć o tym, co będzie się działo w Teatrze Rozrywki w Chorzowie podczas polskiej prapremiery musicalu Billy Elliot w reżyserii Michała Znanieckiego. Musical o odkrywaniu, że mamy marzenia, bo to jest najważniejsze, bo to jak już mamy marzenie, to łatwo potem do tego dążyć, żeby realizować, że można, że nie można, że jest trudno. Natomiast tutaj trzeba najpierw go odkryć, że w ogóle chłopiec z górniczej prowincji może marzyć o czymś innym niż pójść się do kopalni w ślady ojca i brata. W związku z tym to jest właśnie o odkryciu marzeń, a co potem z tymi marzeniami się stanie i kto będzie przeszkadzał w ich realizacji, no to o tym jest ten musical. Na scenie obok znanych chorzowskiej publiczności artystów zobaczyć będzie można także wiele młodych debiutów. Młodzież jest genialna i nie ma żadnych zahamowań, to jest zupełnie nowe pokolenie. Pracują doskonale, uczą się, stepują naprawdę zaskakująco dobrze. A wszystko to jest praca warsztatowa i prób 4-6 miesięcy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pomimo wielu tygodni spędzonych na próbach, młodzi artyści są wciąż pełni energii, którą zapewne czerpali z doświadczenia reżysera, a którą teraz będą mogli przekazywać widzom. Moim zdaniem to jest najlepszy reżyser. Bardzo mi się fajnie z nim pracuje, potrafi zmotywować, potrafi bardzo dobrze pracować z dziećmi i też robi lepiej, buduje sztukę moim zdaniem, ponieważ robi od ogółu do szczegółu. Lecz tych wzgórz i dół nie zostawię, póki serce jeszcze siłę ma. A o czym jest sam musical? O takim skromnym, małym dzieciakiem, który chce tańczyć, ale rodzice mu nie pozwalają. No i tak skromnie sobie żyje. Piękny strajk trwa na metro, bo za nas to jest cud. Za nadgodziny płacą nam i kasy mamy w bród. I oczywiście wszystko z muzyką wspaniałego artysty i kompozytora, znanego między innymi z muzyki do filmu Król Lew. Czuć rękę Eltona Johna jednak, ten taki popowy, harmoniczny przekaz, który znamy z innych jego wielkich hitów. Na przedpremierowym pokazie spotkaliśmy Melę Koteluk, polską wokalistkę, dla której chorzowska inscenizacja była wielkim przeżyciem. Wszystko jest super wyreżyserowane, zsynchronizowane, jest fantastyczna scenografia. Poziom taneczny jest fascynujący, a przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze też jakby z punktu widzenia widza, odbiorcy, to autentyczność emocji i to, co wchodzi w mój krwiobieg w trakcie przeżywania tej sytuacji, która jest, która ma miejsce na scenie. Billy Elliot, Eltona Johna w reżyserii Michała Znanieckiego od dziś na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie.